Także teraz jak ten gdzieś po 10 przybyłowicz, to nie będzie wpuszczony. Jest rozpuszczony jak dziadowski bicz i myśli, że wiesz, jak 150 zł zapłaci, to już mu to wszystko wolno. Mareczek też. Po 10, do 10, za 50 już zamyka. Wszędzie warunki. Sąsiadka warunek. Tu warunek. Administracja warunek. Wszędzie warunek. Tu podgląda. Tam się gada. Wszędzie warunek jakiś. Zaraz my sobie, proszę Państwa, popijemy kawkę i będziemy tu opowiadać, bo dużo się dzieje, proszę Państwa. No, w Warszawie dużo się dzieje, a zobaczymy, czy ten kurier, on przyjdzie dzisiaj, czy jutro. No. Próbował podmienić i ukraść zegarek warty 30 tysięcy euro. Aha, czyli że facet miał jakiś inny zegarek i chciał go zostawić i tamten zabrać i szybko uciec. No to rzeczywiście. Także adres witryny nie istnieje. Tutaj tego, powrót do strony głównej. 28 stopni dzisiaj. Przetrwała wojnę, teraz uwięziona w czterech ścianach. Pomóż pani Krysi przeżyć wakacje. Dres. Kod wraca na Służewiec. Próbował podmienić. Dobrze. Przerwała wojnę, teraz jest uwięziona. Aha. Jak skutecznie promować produkt? Tutaj takie filmy, żeby sobie mogli zarobić. Filmy też reklamują. Aha, Ziobro, Gronkiewicz, Walc z pewnością stanie przed komisją weryfikacyjną. Ziobro mówi, Gronkiewicz, Walc z pewnością stanie przed komisją wery. Donald Trump w Polsce. Są dwie propozycje miejsca przemówienia. No to to już chyba było. Gdzie ratować psy za darmo? No dobrze, co tu jeszcze? Na zawsze. Włącz internet na zawsze. Możesz mieć tyle seksu. Pracownik lotniska obraził reżyserkę Holandii. Rzecznik lotniska, jej bagaż został. No chcemy to powiększyć. A tu Warszawa Love. O, pracownik lotniska obraził reżyserkę z Holandii. Rzecznik lotniska. Mówi, jej bagaż został losowo wytypowany do kontroli. Podczas kontroli bezpieczeństwa pracownik lotniska zapytał holenderską reżyserkę pochodzenia irańskiego, czemu nie nosi burki. Lotnisko zaprzecza, bagaż Niki Pedidar został losowo wytypowany do kontroli. Niki Pedidar przyjechała do Warszawy na festiwal filmowy dzieci i młodzieży Kino w Trampkach. No to nie jest jakieś takie wiesz, jest ochrona, co by tu ją kontrolować, no ale wytypowali taką tę kontrol losowo, dobrze. Prowadziła tam warsztaty dla polskich reżyserów. Piątek. 9 czerwca wylatywała z powrotem do Holandii, jednak na lotnisku Chopina
spotkał ją nieprzyjemny incydent z udziałem jednego z pracowników obiektu. Zajście opisał na Facebooku Max Piłasiewicz, jeden z organizatorów festiwalu. Dobrze zrobił. Poszukujesz pracownika. No ale, no dobrze, ale dlaczego ja tu nic nie mam więcej wiedzieć? No i nie ma, no zajście, tylko że opisał, wiesz, i nie masz. Poszukujesz pracownika, dodaj ofertę pracy za darmo na pracownik, zapytalniki. Aha, dalej. Cicho. To jakaś strzałka jest. Proszę, znasz uczucie, kiedy rekrut... Nie, to ja nie chcę tego, ja chcę wrócić. O, pracownik zapytał Niki o jej pochodzenie. Na jej odpowiedź o tym, że mieszka w Amsterdamie, ten ją dalej dopytywał, co kraj, o kraj pochodzenia. Gdy odpowiedziała, że pochodzi z Iranu, zapytał, gdzie jest twoja burka? I dalej przecież wszyscy w Iranie noszą burki. Po czym wziął jej bagaż podręczny do szczegółowej kontroli, opisał incydent Piłasiewicz. Powiedziałem, że kobiety w Iranie nie noszą burek, noszą chusty, ale wiele z nich nie robi tego z własnej woli, ale dlatego, że państwo je do tego zmusza. Mężczyzna spojrzał na mnie ironicznie, jakby nie wierzył w to, co mówi. No bo to wiadomo, że on pełni tu funkcję i ten Bilecki też tak samo, wiesz. Co mówił? Powiedziała w rozmowie z warszawską gazetą wyborczą Niki Padidar. Widzisz, to wszystko teraz o imię i nazwisko jesteś w internecie. Odpowiedź, jak im wstyd tym na lotnisku. Odpowiedź lotniska. Organizatorzy festiwalu powiadomili pracowników lotniska Chopina o incydencie, jak informuje Cezary Pytlos, PO, rzecznika prasowego lotniska. Postępowanie wyjaśniające WS Niki Padidar zostało zakończone. W oświadczeniu czytamy: z naszych ustaleń wynika, że 9 czerwca 2017 w punkcie kontroli bezpieczeństwa bagaż kabinowy pani Niki Padidar został losowo wytypowany do kontroli ETD, Explosive Trace Detection, co związane było z koniecznością pobrania próbki i oczekiwaniem na wynik badania. Badanie takie zawsze wzmaga niepewność wśród pasażerów i dodatkową nerwowość. Jest jednak konieczne z uwagi na przepisy obowiązujące w europejskich lotniskach. Kontrole ETD mają wykluczyć wniesienie na pokład samolotów materiałów wybuchowych. Pani Niki Padidar, oczekując na wynik badania, zapytała operatora, dlaczego tak wnikliwie kontrolowany jest jej bagaż, skoro sama, przechodząc przez tradycyjną bramkę, nie była kontrolowana. Operator wyjaśnił, że tego typu działanie wynika z przepisów i obowiązującej procedury, ale powinien jej powiedzieć, że to jest losowe badanie, bo ona się przestraszyła. A tak, to ona była w niepewności i w niepewności tutaj Polska człowieka trzyma jak psa. Dodał, że gdyby pani Padidar posiadała na przykład nakrycie głowy lub gips, wówczas podobnej kontroli podlegałyby także te elementy. Zdecydowanie odcinamy się od zachowań o charakterze rasistowskim, dodaje rzecznik. No to takie to jest gadanie baranie, bo to i tak wychodzi w czasie tej dyskusji, przecież jest nagrywane czasem, najlepiej to fonicznie nagrać, najlepiej, no, że Polacy no, nie mają tych standardów. Nie. I policjanci też często, wiesz, jak coś przeglądają, to śmieją się, drwią, rozmawiają ze sobą, właśnie takie między sobą, hasz. To jest typowe dla Polaków, no bo po prostu oni, nawet jak na tej mszy swojej rzymskokatolickiej przyjdzie ktoś, no, na wsi, nie wiadomo, na wsi, to nowy, to pokaz mody, to więc trzeba go obgadać. Hasz. Czyli dziad gada do dziada, gad gada do gada.
No, gdy i tak nie wszystkim prostym nędza, a tutaj reja literatura była. Ale jakie cyrki. Wyłowili dwumetrowego, to było. Suma. Hanna Gronkiewicz-Walc na otwarciu bulwarów. Podskakiwała na trampolinie. Tak. Prezydent Warszawy wzięła udział w otwarciu kolejnego fragmentu bulwarów wiślanych. Postanowiła osobiście wypróbować jedną z atrakcji. No pewnie, że trzeba poskakać, co miała. Ona zachowuje się, proszę Państwa, jak ta Anita, która nakradnie do torebek no, kiełbasy tutaj na tym węgierskim święcie. Mówili nawet jej, wypadły kurczaki z siatki. A to przecież sama jedna tyle nie zje. Wiadomo, że do domu pakuje, a w domu też jest jedna i sama jedna. I ona łazi po tych i wyciąga, co się da, czyli kradnie. No i poza tym, że ona na twarz wchodzi, że ma ładną twarz, no, a Warszawa jest faryzejska. To czyli, że liczy się ładny strój, ładna twarz, bo podejrzewam, że gdyby to był jakiś dziennikarz, ktoś przyzwoity i ktoś, komu by się należało wejść, to by go nie wpuścili, bo a to nie ma ładnej twarzy, a to go nie znają, a to wiesz. No, także na przykładem jest Zdzisław Kłosiński z filmu Rejs, który chodził pod, proszę Państwa, Muzeum Plakatu w Wilanowie i po tym parku i przeklinał wszystkich. Mówi do mnie, kurwa, hołotę całą wpuścili, mówię, a mnie nie chcieli wpuścić na wernisaż, na jakiś ten. To był jakiś wernisaż, taki nawet fajny ten wernisaż, był taki bogaty. No, żeśmy weszli, ale rzeczywiście ona ma w Muzeum Plakatu w dziadowską obsługę, bo tam taki Marcinek lata, facet kwadratowy, taki, który się chce podlizać do tej pani dyrektor, co widać. No i tu cały problem, że to hasz, 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 że dziad gada do dziada, gad do gada, a im wszystkim prostym zewsząd nędza, no bo to się kiedyś odbije rykoszetem, odbija się. No i Kłosiński chodzi po tym parku. Ja mówię, Józiu, co ty tak chodzisz tutaj? A on mówi, ty kurwa, zobacz, hołotę wpuścili. Wpuszczają, znaczy hołota, a mnie nie chcieli wpuścić, bo on tak ma siwą brodę jako taki, wiecie Państwo. Tu w Warszawie, Warszawa jest moherowa, jest katolicka, a więc siwą brodę ma zwykle stary dziad pod kościołem. Tam Marta Dobosz będzie miała dużo wykładu na ten temat, bo ona jest w ogóle psychiczna i uczulona na to, że jak pod kościołem śmierdzący to stary dziad. Tu Hanka Gronkiewicz, o, tak. O, patrz, patrz, patrz. Także Hanka Gronkiewicz tu poskakała, co Państwo tu jeden skok widzieliście. I ona będzie wzięta przez Ziobrę do kontroli. Także widzicie Państwo, przegląd prasy, wiadomości codzienne. I nawet nie trzeba gazety kupować, bo przy gazecie ludzkie oko się męczy. A ja tu jestem jeszcze śpiąca. Jestem leżąca. I zanim ja tak wstanę, bo mnie coś tak jakoś... Nic nie wiedziałam, czy ten był czynny. Ta biblioteka Uniwersytetu Dziadowska. Mi się tu pokazują te nazwy, opisy. Biblioteka otwarta od do. A ja wiem, że tam była konferencja, bo tam wysprzątali cały ten dziedziniec, to wszystko. I teraz, czy to wczoraj miało być? Wczoraj nie poszłam ostentacyjnie do tego buchu, chociaż miałam ten wolny dzień. Dzisiaj też mam wolny dzień, tam pójdę sobie na tych komputerach, proszę Państwa, posiedzę. Ale ta babka siedzi taka, ona ani wymowy ma dobrą. Jeszcze te wycieczki chciała po angielsku opowiadać. Taka, co ma podwójne okulary i jest niemiła. Brzydka jeszcze na dodatek. To jest, proszę Państwa, ja rozumiem, stara krowa, że no musi się jakoś tak, niech się tam dochowa, niech się tam dochowa. Są ludzie chętni do pracy,
Przecież dacie jej coś do zamiatania, dacie jej do szatni. Ja wiem, że czy na przykład w muzeum, czy gdzieś, na przykład etnograficznym, to ten dyrygent, chciałam powiedzieć, dyrektor, taką jedną babkę, blondynę, tłustą, to dał, proszę Państwa, na ochroniarkę do pokojów. Ja mówię, widzę, że pani teraz tu tak mówi. Ja mówię, że nie, ja to lepiej mówię. Mówię, widzę, że pani się nie poddaje. Wie, oczywiście, ona to, oczywiście. Nie poddajemy się już. No. Także proszę Państwa, jak idziecie tam, o, na Saskiej jeszcze stoi, bo teraz zjeżdżają do Warszawy. Jak na Saskiej wszystko stoi, proszę Państwa, to znaczy, że teraz z tych wioch pomniejszych zjeżdżają do Warszawy jeszcze do pracy, no bo to do pracy może być na 10, do pracy może być 9, to już 10, 11 to przed nami. Także lecą, lecą, lecą. Niech spieprzają. Durne krowy. Także proszę Państwa. Buziaczki, no i że proszę jeść kaczki. Buziaczki, no i że sto. Proszę jeść kaczki. Gdy nadaje w ogóle, oczywiście, że gdy nadaje w ogóle nasze radio. A że w ogóle to kepymy w Rakoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Ile ciekawych wiadomości, ile ciekawych opcji tego wszystkiego. Może jak Państwo widzicie, co komu do tego. Także proszę pozostać z nami i będzie ok, będzie git. Będzie wielki jakiś git. Przerwa. Zobaczymy tu. Zobaczymy tu. Co słychać, proszę Państwa, u Maryśki. Co słychać u Maryśki, czyli tak zwanym radiu Mary, radiu Maryja, dajmy tu, o, może tak, o. Dali przyjęcia wiatyku, lecz zostali nim pokrzepieni, gdy mają pełną świadomość. W wiatyku Chrystus daje samego siebie jako zaopatrzenie na drogę. Daje siłę do przejścia ku jego chwalebnemu zmartwychwstaniu. Banku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu, jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobank USA. Siedzą, jakoś naprawdę takie stare i ten bank nic nie daje. Ja nie wiem, co żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie, wypieczenie. Wiesz, długo pracować, trzeba mieć zabezpieczenie, takie wiesz... Większy telewizor. No, a jak duży, Rebenku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo. I żeby jeszcze smartfon dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy smartfon za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regularne promocje w sklepach i na mediaexpert.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper.
Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Po reklamie. Autopromocja. Rządy pieniądza od poniedziałku do piątku po dziewiątej, poranna dawka informacji i komentarzy gospodarczych. Wszystko, czego potrzebujecie na dobry start. Zapraszam, Tomasz Wróblewski. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina dziewiąta. Czas na informacje dnia. Jedna osoba nie żyje, 8 wciąż przebywa w szpitalu. Na początek najświeższe doniesienia z Londynu, gdzie półciężarówka wjechała w ludzi wychodzących z meczetu. To będzie szczera dyskusja, tak o spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluksu, mówi premier Beata Szydło. Rozmowy już dziś w Warszawie. 439 wypadków i 32 ofiary śmiertelne. W informacjach także podsumowanie długiego weekendu na drogach. Aleksandra Kozera zapraszam. Informacje zaczynamy od najnowszych doniesień z brytyjskiej stolicy, gdzie w nocy półciężarówka wjechała w tłum wychodzący z meczetu. Jedna osoba nie żyje, 10 jest rannych, z czego 8 wciąż przebywa w szpitalach. Policja wzmocniła ochronę muzułmańskich świątyń w całym kraju. W Londynie jest Adam Dąbrowski. Wyglądało, jakby jechał prosto w muzułmanów, jakby właśnie oni byli celem. Mówi BBC jeden ze świadków. W porannym oświadczeniu burmistrza Londynu Sadiqa Khana apel, by Londyńczycy pozostali spokojni, ale czujni. Wydaje się to być atakiem na określoną społeczność, ale tak jak w przypadku Manchesteru, Westminster i London Bridge, jest także uderzeniem na nasze wspólne wartości, tolerancji, wolności i szacunku, czytamy w oświadczeniu. Wzmocnimy ochronę meczetów w całym kraju. Ludzie muszą czuć się bezpiecznie podczas modlitwy. Policja zbada tę sprawę bardzo dokładnie. Sprawiedliwości stanie się zadość, ale myślę, że się nie poddamy. Apeluję, by ludzie nie dali się podzielić. Mówi Sajid Javid, minister do spraw lokalnych społeczności. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. Ulica, na której doszło do zdarzenia, jest zamknięta, ale okoliczna stacja metra działa normalnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W związku z atakiem zwołano posiedzenie sztabu kryzysowego Cobra. Będzie mu przewodniczyła premier Theresa May. A w cieniu nocnych, dramatycznych wydarzeń dziś rozpoczynają się rokowania na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Główny unijny negocjator Michel Barnier spotka się z ministrem do spraw Brexitu Davidem Davisem. Pierwsza runda rozmów ma trwać około 7 godzin. Najpierw spotkają się główni negocjatorzy, później ich zastępcy, a następnie grupy ekspertów. Szacuje się, że całe rokowania potrwają około 1,5 roku. To będzie szczera rozmowa, tak o spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluksu, mówi premier Beata Szydło w wywiadzie dla belgijskiej gazety Le Soir. Dziś w Warszawie spotkają się premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier z premierami Belgii, Holandii i Luksemburga. Premier Beata Szydło powiedziała, że szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu umówili się na szczerą dyskusję. Często wpadamy w rytuał brukselskich rozmów, gdzie góruje poprawność polityczna, technokratyczny język i urzędnicze harmonogramy, mówiła szefowa polskiego rządu, dodając, że trudne tematy podczas tego spotkania nie zostaną przemilczane. Premier oceniła, że te dwie grupy krajów są silnie zdefiniowane i bardzo wyraziste. Przyznała, że często różnią się w opiniach, ale łączy je przywiązanie do zasad jednolitego unijnego rynku. Zarówno Benelux, jak i Wyszehrad mają do odegrania dużą rolę w walce z protekcjonizmem, a tym samym w obronie zasad wspólnego rynku, powiedziała premier. Beata Płomecka, Polskie Radio,
Bruksela. Przed południem dojdzie do spotkania polskiej premier z szefem rządu Holandii, Markiem Rutte. Rozmowa potrwa pół godziny. Później Beata Szydło powita pozostałych premierów państw Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbędzie się w kancelarii premiera. Przed 16 premierzy udadzą się na Zamek Królewski, gdzie odbędzie się ceremonia oficjalnego przekazania przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Polska sprawuje prezydencję do końca czerwca. Od 1 lipca pracami V4 pokierują Węgry. Od środy do niedzieli na drogach w całej Polsce doszło do 439 wypadków, w których zginęły 32 osoby, a 574 zostało rannych. To najnowszy bilans długiego weekendu na polskich drogach. Policjanci zatrzymali 1721 nietrzeźwych kierowców. Tegoroczne statystyki są lepsze niż ubiegłoroczne. Spadła liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Zanotowano jednak wzrost liczby zatrzymanych pijanych kierowców. W zeszłym roku było ich blisko 200 mniej. Za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Ma być poświęcone przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie. Chodzi między innymi o większe uprawnienia dla tego gremium, jak na przykład prawo do wnoszenia o wysłuchanie publiczne projektów ustaw, nie tylko przygotowanych przez rząd, ale także wniesionych przez prezydenta, posłów i senat. Podczas dzisiejszego posiedzenia prezydent Andrzej Duda ma też powołać nowego członka Rady z ramienia Forum Związków Zawodowych. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach w maju. Chodzi o firmy, w których pracuje więcej niż 9 osób. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion spodziewa się kolejnych wzrostów tych wskaźników. I zanosi się, że będzie to wzrost wynagrodzeń około 5%. Średnia jest 4,85%. Myślę, że to będzie rzeczywiście około 5%. Do tej pory tak to było i pewno tak to się utrzyma. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to też powinno być w granicach 4,5% wzrostu. Piotr Kuczyński dodał, że będą to dobre dane. Nie genialne, ale po prostu dobre, świadczące o tym, że rynek pracy jest nadal rynkiem bardziej pracownika niż pracodawcy. Dane GUS poznamy o 14. Krystyna Prostak, Polskie Radio. I czas na prognozę pogody. Poranek w całym kraju słoneczny i ciepły. Na termometrach teraz 16-17 stopni. W ciągu dnia dużo cieplej. Na przeważającym obszarze zanotujemy od 23 do 27 stopni. Na nizinie szczecińskiej nawet do 28. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Dopiero w godzinach popołudniowych na Pomorzu Wschodnim oraz Północnym Wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rządy pieniądza. I witam Państwa serdecznie, Tomasz Wróblewski, Rządy Pieniądza. Ach, pewnie powinniśmy zacząć ten program, jak wszyscy, od komentarzy, pytania o konsekwencje zamachów, to co działo się, dzieje w Mali, w Londynie, kolejne ataki, zakładnicy. Każdy z tych ataków poszerza taką przestrzeń niepewności, strachu, obaw o wszystko, naszą przyszłość, nasze firmy, nasze waluty. I oczywiście to także sprzyja biznesowi, od tego powinniśmy zacząć. Ale jeżeli zdecydowałem się zacząć od czegoś innego, od wyborów we Francji, to przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj szereg przynajmniej deklaracji, obietnic, działań, zmian. Coś, to może wyprowadzić, no, na początek przynajmniej Francję z jakiejś mizerii. W naszym studiu komentować dla Państwa będą dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa. Olaf Wojak, Centrum im. Adama Smysa. Dzień dobry, witam serdecznie. I za chwilę do nas dotrze Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Emmanuel Macron twierdzi, że będzie wykorzystywał swoją bezwzględną większość w wyborach, ponad 400 miejsc w 577-osobowym zgromadzeniu, do przeprowadzenia głębokich reform. Ja przypomnę, te reformy to wyborcze dotyczyły m.in. zmian w systemie emerytalnym, połączenia prywatnego z publicznym sektorem emerytalnym, obniżenie deficytu, obniżenie bezrobocia poniżej 7%. Inne propozycje to jest także
obniżenie podatku od osób prawnych z 33 do 25%, uzależnienie ilości wynagrodzeń czy jakby świadczeń emerytalnych od przepracowanych godzin, czyli ci, którzy chcą pracować dalej te 35 godzin w tygodniu mogą, tylko będą mieli mniejsze świadczenia emerytalne i na to wszystko 50 miliardów euro, które nowy prezydent chciałby zainwestować w naprawę szkół, systemu zdrowia, chociaż wydaje się jeden z lepszych w Europie, poprawienia wydajności infrastruktury, a 60 miliardów chciałby zabrać administracji państwowej, ograniczyć ilość pracowników, no i oczywiście tych świadczeń emerytalnych, o którym mówiłem. Wierzymy, że Francja wreszcie wejdzie na drogę wzrostu i rozkwitu, a nie cały czas coraz większego deficytu i zanurzania się w długach? Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. I obietnic można składać bardzo wiele. My też co jakiś czas mamy wizjonera, który opowiada nam w telewizji swoich expose o tym, jak wiele można zmienić i co można dla nas dobrego zrobić. Pytanie jest, ile z tego faktycznie wejdzie w życie. Na pewno wszędzie tam, gdzie mówi się o obniżeniu podatków, o obniżeniu obciążeń obywatelskich, no, to jest dobry start. Najważniejsze, żeby one weszły w życie, żeby nie tylko o nich mówiono, ale żeby faktycznie obniżać te obciążenia, które nas wszystkich dotyczą, w tym wypadku akurat Francuzów. Jeśli będą obniżone podatki, jeśli będą obniżone ich opłaty, które ponoszą co miesiąc, na pewno będzie im się lepiej żyło. Nie od razu gospodarka to odczuje, będzie potrzebowała chwilę czasu, ale jest to dobry krok. Natomiast jeżeli chodzi o świadczenia emerytalne, jakiekolwiek zmiany w systemie łączenia, szczególnie łączenia sektora prywatnego z sektorem państwowym, jest to tylko i wyłącznie mieszanie w zupie, która nie przyniesie nic dobrego. Europa się starzeje i jeżeli faktycznie chcemy decydować o tym, jaką mamy emeryturę, to musi to być ściśle powiązane z ilością pracy, którą wykonujemy. Nie dlatego, że urzędnik państwowy powie nam, że możemy pracować już dzisiaj 40 godzin, a nie 35, tylko to musi być ściśle związane z naszym zdrowym rozsądkiem. Jeżeli czujemy się na siłach, chcemy mieć więcej pieniędzy na starość, to pracujemy więcej, ciężej. Jeśli się nie czujemy na siłach, nie mamy ochoty albo pieniądze nie są dla nas najważniejsze, to wówczas sami decydujemy, ile i na jakich warunkach mamy pracować. Po to jest nie licząc sektor... oczywiście, że mimo to państwo będzie nam wypłacało pełną wartością emerytury. W ogóle nie powinniśmy liczyć na państwa. Państwo nie powinno liczyć pieniędzy obywateli. Tutaj jakby widać ścisłą korelację między tym, że państwo chce zabierać obywatelowi i następnie w jakiejś formie mu oddawać te pieniądze. Więc należy w ogóle uciąć ten schemat, który jest czysto socjalistycznym jakimś mechanizmem prania pieniędzy, bo po drodze jest jeszcze cała aparatura urzędnicza i masa osób, które liczą, ile nam się tych pieniędzy należy, czy aby na pewno wydzielając je w odpowiednich składkach, formach, gdzieś po drodze zawsze tych pieniędzy okazuje się, że brakuje. To nie jest rozwiązanie problemu. Rozwiązaniem problemu jest wreszcie uświadomić Europejczykom, Francuzom i również Polakom, że ich praca może tylko i wyłącznie zapracować na ich emerytury i to my sami mamy decydować, kiedy i na jakich warunkach chcemy odkładać swoje emerytury. Więc w związku z tym my też musimy pomyśleć o tym, żeby wreszcie odejść od systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który jest najgorszą piramidą finansową, jaką niemalże klasyczne rynkowe oświadczenie przedstawiciela Centrum Adama Smitha. Jedna tylko uwaga, jeżeli chodzi o demografię, to Francja całkiem nieźle plasuje się w Europie i akurat ma wzrost demograficzny, także tutaj chyba nie ma... Rdzennych Francuzów? Znaczy obywateli francuskich i do tego się przede wszystkim odnosimy. Bardzo proszę, Artur. Ja myślę, że sytuacja jest dosyć ciekawa w Francji, bo już jakby analizując nawet siłę polityczną, którą uzyskał Macron poza zwycięstwem jako prezydent, to partia jego uzyskała taką większość, gdzie szacuje się, że pozycja jego polityczna jest porównywalna z... Ostatni raz we Francji to De Gaulle miał tego typu władzę, czyli ogromna władza. Ta władza oczywiście daje ogromne możliwości. Teraz tutaj zgadzam się w pełni. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica realnie zostanie wdrożona. Mało tego, nie tylko wdrożona, ale na ile ona zostanie prawidłowo przygotowana, żeby dała efekty z punktu widzenia gospodarczego i społecznego oczekiwane. Bo obietnice, a potem wdrażanie to są różne sytuacje, ale tutaj argumenty w stylu muszę się z kimś ułożyć, czy też mam rząd koalicyjny,
przez to nie mogę wdrożyć całego programu, przestają istnieć. Znaczy Francuzi bardzo srogo i ostro, w moim przekonaniu, tak jak dzisiaj padło swoiste uwielbienie wobec Macrona i jego partii, jeszcze kilka miesięcy temu twierdząc, że ona nie ma zaplecza, że nie ma możliwości sprawowania władzy. Dzisiaj okazuje się, że to chyba nie jest tak i twierdzenie, że to był człowiek spoza elity politycznej było całkowitym absurdem i taką bzdurą powtarzaną w różnych mediach, bo w praktyce to człowiek się wywodzący z tych reformatorskich, w cudzysłowie, źródeł zarówno po stronie prawej, jak i lewej. I to powoduje, że ci ludzie mają szansę, bo to nie tylko on, ale ci, którzy stworzą oczywiście rząd, mają szansę, żeby Francję zreformować. Pytanie tylko, jak głęboko zdecydują się to robić, a co ważne, to oczywiście dla Francji, poza tą sytuacją demograficzną, która przede wszystkim wynika z migracji, bo ta migracja, oni przyjmowali uchodźców i to ten kolor we Francji jest wyraźnie widoczny. Jak się jedzie do poszczególnych miast we Francji, to faktycznie Francja jest wielokolorowa i te nacje różne się pojawiły we Francji, co oczywiście jakby z punktu widzenia Francuzów jest też różnie oceniane, ale w praktyce no, daje zasilenie konkretnym zasobem i kapitałem ludzkim. Pytanie tylko, na ile oni zbudują i uruchomią taką falę rozwojową, która by spowodowała, że Francja odzyska swoją pozycję na rynku międzynarodowym, a szczególnie pozbędzie się problemu związanego z finansami publicznymi. Tutaj bardzo dobra obietnica, wszelkie zmiany związane ze zmniejszeniem obciążenia funkcjonowania administracji, ze zmniejszeniem wielkości państwa, które jest nadmiernie rozbudowane, bo to jednoznacznie trzeba powiedzieć, że nie chodzi o to, żeby państwo było mieszane dla zasady, tylko chodzi o to, że jeżeli jest przerost państwa i przerost struktur administracji, a wyraźnie we Francji mamy z tym do czynienia, no to koszty funkcjonowania tego państwa i obciążenia dla obywatela są niezasadne, niewspółmierne. Przez to państwo... Obok Belgii Francja ma największy udział państwa w gospodarce. Dokładnie, czy to pokazuje, że oni się wytworzyli, czy tam najprawdopodobniej już funkcjonuje ta stara zasada, która mówi, że urzędnicy pracują tylko dla siebie. Znaczy już wytworzyli taki próg swojej wielkości struktur administracyjnych, w których sami siebie obsługują i żyją sobie niezależnie od rzeczywistych potrzeb obywateli. Wyzwanie ogromne. Pytanie oczywiście o przyszłość. Ja myślę, że gdyby Francja ruszyła dla równowagi rozwojowej, bo dzisiaj Niemcy ciągną Europę, to też jest dobry byłby sygnał dla Europy, a przede wszystkim również dla nas, dlatego że my jesteśmy jednak w dużym stopniu uzależnieni od tego, co się dzieje w Europie. Oni mają gorączkę, my mamy katar, więc wolałbym, żebyśmy wszyscy zdrowi chodzili. Popyt oczywiście na już inne dyskusje, bardziej polityczne, zostawiamy pytanie, co jeżeli Francja bardzo silna, centroeuropeistyczna razem z Niemcami, ale silniejsza Francja gospodarczo będzie forsowała także zmiany, większej centralizacji w Unii Europejskiej, rozprzestrzeniania euro na inne kraje, jak to wpłynie na Polskę, ale to jeszcze ta dyskusja na pewno przed nami. Natomiast dzisiaj temat, który pojawił się już w weekend, to było wystąpienie wicepremiera Morawieckiego, który pochwalił, nie wiem, nas, trochę rząd, pewnie też siebie, za wzrost płac w Polsce, że średnio rocznie rosną one nawet do 5%, to jest niemal dwukrotnie szybciej niż wzrost płac w poprzednich 10 latach. Zresztą posłuchajmy fragmentu tej wypowiedzi. My nie chcemy być tanią siłą roboczą. My mamy znakomitych ludzi, genialnych, a nawet jak ktoś nie jest genialny, jest pracowity, jest mądry, chce dbać o swoją rodzinę, chce godnie pracować. I te cztery podstawowe postulaty, które każdego człowieka dotyczą, staramy się zaadresować, staramy się nimi zająć, a niektórymi już się bardzo mocno zajęliśmy. Rodzina, praca, płaca i mieszkanie. Przecież wokół takiego kwartetu krążą myśli 99%, jeśli nie 100% ludzi. Na pewno nas wszystkich krążą wokół płacy i o tym mówił też wicepremier Morawiecki, a teraz GUS, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę, wyniósł 1475 zł, co oznacza, że w ciągu roku wzrósł nam o jakieś 7%. Dla porównania w 2015 dynamika wynosiła 4,3%, czyli rzeczywiście jest różnica. Wpłynęło na to oczywiście i 500+, ale wzrosły też w tym czasie realne zarobki z uwzględnieniem 500+, ponieważ rozwija się gospodarka. Czy to jest tempo? To jest do panów pytanie i zaczniemy może od Marcina Roszkowskiego, spóźnionego. Czy to jest tempo,
które wystarczy nam, żeby gonić Europę Zachodnią, a zwłaszcza lidera Niemcy. Gdybyśmy byli w telewizji, to byście państwo może tego nie zauważyli, bo pan redaktor tutaj moje spóźnienie podkreślił. Więc znaczy to są to oczywiście dobre dane. Do tego jeszcze niestety albo niestety spada bezrobocie. Bezrobocie jest jakiś poziom naturalny bezrobocia, do tego jest szara strefa, więc mamy taki jeszcze bardzo duży impuls emigrantów, którzy tutaj zasilają nasze szranki, więc na pewno impuls do wzrostu płac będzie duży, będzie pewnie większy, wzrost płac będzie szybszy niż wzrost gospodarczy. Czy nadgonimy? No przede wszystkim powinniśmy teraz zacząć reformować system podatkowy i system emerytalny, jeżeli jest tak dobrze, bo to jest właśnie ten moment, żeby nadganiać, no i nie popełniać tych błędów, które popełnia Zachód, czyli wspomniana tutaj Francja ze swoją biurokracją i w ogóle inne państwa zachodnie, na przykład z emigracją, która się nie asymiluje. Jeżeli wierzyć takiej teorii, że bardziej wyrównane pod względem zarobków społeczeństwo, gdzie jest mniej przepaści, bardziej może to jest sprawiedliwość, nie wiem, choć już różne są na temat tego teorie, jest lepsze dla rozwoju gospodarczego. No na pewno idziemy w tym kierunku. Mamy ten wskaźnik Giniego, który mierzy te rozpiętości i osiągnął w tym roku 0,3-0,4. To jest dla porównania, to jest rzeczywiście skok o jakieś 0,05%. I on nie jest niższy, wyższy w dalszym ciągu od takich państw bardziej egalitarnych jak Norwegia czy Dania. No niemniej jest to duży postęp. Jesteśmy bardziej zrównoważonym, jeżeli chodzi o zarobki, społeczeństwem. To lepiej? Znaczy ja chciałbym tu podkreślić, że rząd w ogóle myśli socjalistycznie, uważając, że wszystko można regulować ustawą, i skoro tak dobrze obecnie jest pracownikom i mamy tak dobre dane statystyczne, to po co w ogóle regulować ten rynek? To po co w tym momencie poddawać jeszcze kolejne karty na rękę pracownikom, a nie właśnie pracować nad gospodarką? Płaca minimalna jest w ogóle błędnym założeniem i Centrum imienia Adama Smitha uważa, że tylko i wyłącznie szkodzi naszej gospodarce, bo zawsze ktoś znajdzie się poniżej tego progu, szczególnie jeżeli ten próg będziemy podnosić. I zawsze komuś nie będzie się opłacała ta praca w sposób legalny. Więc powiększamy w ten sposób szarą strefę, której no, ministrowie w swoich tabelkach w ogóle nie uwzględniają, a która za każdym razem rośnie. I całe szczęście, bo szara strefa jest buforem bezpieczeństwa. No 20% to jest wymierzalne jakoś, te 20%. Nikt tego nie to są założenia. Tak, to są założenia, no umówmy się, nie przyznaje się nikt do tego, że funkcjonuje w szarej strefie, a już na pewno nie będzie się przyznawał urzędowi skarbowemu albo ministrowi. Ale to dobrze, że ta szara strefa istnieje, bo ona jest buforem bezpieczeństwa obywateli. Ona pozwala przetrwać tym, którzy nie mieszczą się w widełkach legalnego zatrudnienia. Ale w takim razie po co tworzyć takie bariery wejścia nawet na rynek pracy? Należy zadbać przede wszystkim o gospodarkę, należy w tej chwili sprawić, żeby były niższe podatki, należy obniżyć obciążenia przedsiębiorców i nie tylko, w ogóle wszystkich nas związane z zatrudnieniem, z tym wejściem na rynek pracy i uwolnić wreszcie rynek pracy od ubezpieczeń obowiązkowych, które już dzisiaj, zresztą w poprzedniej audycji było to również wspominane, są jednym wielkim kłamstwem, które nie daje nam żadnych obietnic na przyszłość. To jest tylko i wyłącznie mrzonka, że być może będziemy mieli jakieś tam emerytury głodowe za wiele lat, płacąc duże pieniądze. To trzeba zmienić i teraz jest właśnie dobry czas na to. Teraz, kiedy te statystyki mówią, że mamy odrobinkę oddechu, tak? Że gospodarka ma odrobinę oddechu, że obywatelom dzieje się lepiej. To jest dobry czas na zmianę. Taki na pewno zdroworozsądkowy głos Centrum Adama Smitha i taki bardzo wolnorynkowy. No nie, jak wiemy, rząd prezentuje bardziej postawę konieczności interwencji, że da zmniejszyć te dysproporcje między Polską a krajami Europy Zachodniej. Trzeba większego zaangażowania państwa. No i jak na razie, można się z tym zgadzać czy nie zgadzać, to gospodarka rozwija się w kierunku, który ten interwencjonistyczny rząd zapowiadał. Dobrym także dla wszystkich. No tak, ten wymiar wzrostowy widać i zarówno widać w wymiarze produktu krajowego brutto, jak i spadku bezrobocia, czyli takich dwóch głównych ocen czy wskaźników ekonomicznych, które używamy do porównania czy oceny gospodarki.
No, ale jedna rzecz w moim przekonaniu jest troszeczkę niepokojąca, to jest to, że jeżeli nawet dokonujemy wzrostu płac, a szczególnie wtedy, kiedy dokonujemy interwencji ze strony państwa, co jest oczywiście bardzo zawsze dyskusyjne i zawsze trzeba się zastanowić na tym, na ile przedsiębiorcy są w stanie przyjąć tego typu koszt nowy związany z wymuszeniem podniesienia płacy, to wszelkiego rodzaju wzrosty płac, one powinny być skorelowane z wydajnością. I teraz pojawia się pytanie, czy my generujemy rzeczywiście tak wysoki wzrost wydajności, jakim ciągniemy płace w górę, czyli czy 5% wzrost rzeczywiście się pojawia. Bo jeżeli dojdzie do sytuacji, w której ta wydajność nie będzie odzwierciedlana realnie w płacy, czy może inaczej, płaca nie będzie realnie odzwierciedlała wydajności, to pojawi się sytuacja, która w Polsce w perspektywie średniego okresu będzie bardzo niekorzystna, bo okaże się, że ktoś od nas jest wydajniejszy, można u niego taniej tą pracę kupić. Oczywiście ja nie jestem zwolennikiem rozwiązań, którym bazowaliśmy przez długie lata, mówiąc, że jesteśmy tani, przez to lokujcie u nas inwestycje, ale bardziej interesuje mnie to, co się dzieje w wymiarze innowacyjności gospodarki. Ciekawa dana z 2016 roku, bo teraz w 2017 było robione badanie. 59% przedsiębiorstw wykonało działania w kierunku wzrostu innowacyjności, zarówno procesowej, jak i produktowej. Czyli równocześnie w sytuacji, kiedy podwyższają się pensje, jednak ta innowacja jest wdrażana. Jeżeli ta innowacja w przedsiębiorstwie się pojawia, jest przestrzeń dla lepszego wynagrodzenia, a po części trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że rynek pracy jest inny. I tutaj też jestem, zgodzę się z przedmówcami, że jakby państwo było potrzebne wtedy, kiedy ta sytuacja pracownika mogłaby być słabsza. Jeżeli ta sytuacja na rynku pracy się odmieniła, kiedy dzisiaj tak naprawdę to znalezienie pracy, trzeba przyznać, szczególnie w dużych ośrodkach, naprawdę nie jest problemem, bo ciągle zderzamy się z ogłoszeniami. Oczywiście ktoś powie, ale płaca jeszcze nie jest dla nas satysfakcjonująca. To prawda, ale pytanie, czy w gospodarce, w której mamy PKB na głowę mieszkańca zbliżoną do poziomu 70% średniej wspólnotowej, możemy mieć w średniej wspólnotowej, nie gospodarki niemieckiej, bo my lubimy się porównywać z gospodarką niemiecką i mówić, że w Niemczech jest, czy we Wielkiej Brytanii jest lepiej, ale średnią wspólnotową, no to w tym momencie, czy możemy mieć płace z tamtego rynku pracy? Nie, niestety nie. To znaczy, ten rynek pracy u nas i gospodarka musi jeszcze dużą pracę wewnętrzną wykonać, a my musimy dokonać dosyć znacznych inwestycji, też przeorientowania i zmiany troszeczkę modelu związanego z prowadzeniem działalności i też świadczenia pracy, tak żeby ta nasza wydajność była rzeczywiście wysoka na tyle, by komuś otwierającemu biznes, bo to jednak jednoznacznie trzeba powiedzieć, to ci ludzie ryzykują i ponoszą koszty związane z rozwojem gospodarki, a tym samym ciągną tą gospodarkę w dół. Sam pracownik najemny no nie jest tą jednoznaczną wartością przedsiębiorstwa i rozwój przedsiębiorczości w państwie, jest w stanie pociągnąć gospodarkę i dla niej warunki państwo powinno stwarzać, a tam, gdzie państwo troszkę za dużo wchodzi, to widać wyraźnie głosy przedsiębiorców, które mówią, wycofaj się, nie dawaj takiej pozycji drugiej stronie, czyli pracownikom, bo my nie będziemy w stanie udźwignąć tego typu kosztów. Więc zawsze wydajność pierwsza w stosunku do wynagrodzenia. Niezwykle ważny problem, który oczywiście jest. Gospodarka niemiecka jest nieporównanie bardziej wydajna od polskiej. Raz, że produkty są bogatsze o markę, bogatsze o jakość samego produktu, może nawet nie wykonania, ale to, co produkują. Natomiast polscy pracownicy nie czują się bardziej, mniej przepracowani, wręcz przeciwnie, czują, że dają z siebie wszystko, no i chcieliby tego szybszego podnoszenia standardu życia. To jest taka pułapka w niewątpliwie, w której znajduje się rząd. Im bardziej będzie interweniował w płacy, im bardziej będzie starał się pomagać Polakom, tym bardziej będzie ich odpowiedzialność za to, co także jest dodatkowym politycznym ryzykiem. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o uzależnieniu Polaków od kredytów i jeszcze jedno zjawisko, może o którym uda nam się porozmawiać, to depozyty przedsiębiorstw, które gwałtownie zaczynają się kurczyć. To już za chwilę. Reklama.
Lewo 7 rano telefony. Prawo 8 śniadanie w biegu. Prosto do 12 odpowiadanie na maile. Prawo 14 rachunki. Prawo 16 wideokonferencja. Lewo 18 odbiór towaru. Prawo 23 ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto 1:30 zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo twój bank działa na twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Sezon na ukąszenie komarów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 9.30, czas na informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. To potencjalny atak terrorystyczny, mówi premier Theresa May o nocnych wydarzeniach w północnym Londynie. Tam półciężarówka wjechała w tłum zgromadzony przed meczetem. Zginęła co najmniej jedna osoba, 10 zostało rannych. Zatrzymano sprawcę, w którego ujęciu pomogli świadkowie zdarzenia. Wiadomo, że jest nim 48-letni mężczyzna. Z relacji świadków wynika, że po potrąceniu osób napastnik wyszedł z furgonetki i zaczął nożem ranić przechodniów. Informacji tej nie potwierdza policja. Na konferencji, która zakończyła się kilka minut temu, potwierdzono jedynie, że wszyscy poszkodowani należą do społeczności muzułmańskiej. W Warszawie spotkają się dziś premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu. Rozmowy będą dotyczyć między innymi przyszłości Unii Europejskiej, wspólnej polityki obronnej i Brexitu. Inicjatorką spotkania jest premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu w specjalnym wywiadzie dla belgijskiej gazety Le Soir odpierała zarzuty o łamanie praworządności w Polsce i krytykowała unijną politykę migracyjną. Dziennikarz Le Soir spytał polską premier o jej zdanie na temat pomysłu przeprowadzenia referendum. Nie mam jeszcze wyrobionego zdania na ten temat, odpowiedziała szefowa polskiego rządu. Dodała, że co do zasady jest zwolenniczką powszechnych głosowań. Jeśli jest to inicjatywa obywatelska, to obywatele mają do tego prawo, powiedziała premier Beata Szydło. Skrytykowała też unijną politykę migracyjną polegającą na przymusowym przyjmowaniu uchodźców. Powiedziała, że według Polski lepsze rezultaty przyniesie zaangażowanie w programy pomocy humanitarnej, a ponadto w ramach europejskiej solidarności Polacy pilnują zewnętrznych granic Unii. Premier była też pytana o izolację Polski na scenie europejskiej. To jest jakiś stereotyp funkcjonujący w określonych kręgach, który zupełnie nie odpowiada rzeczywistości. Pozycja Polski bardzo znacząco wzrasta, odpowiedziała szefowa polskiego rządu, przypominając niedawny wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na pytanie o łamanie zasad państwa prawa premier odpowiedziała: w Polsce praworządność ma się jak najlepiej.
Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A dziś przed południem polska premier spotka się z szefem rządu Holandii, Markiem Rutte. Rozmowa potrwa pół godziny. Później Beata Szydło powita pozostałych premierów państw Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie w szerokim gronie odbędzie się w kancelarii premiera. Sąd Okręgowy w Gdańsku ma dziś ogłosić decyzję w sprawie Leszka P., nazywanego wampirem z Bytowa. Sąd rozpatrywał wniosek o uznanie mężczyzny za niebezpiecznego i umieszczenie w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. Leszek P. w grudniu tego roku kończy wyrok pozbawienia wolności za zabójstwo i gwałt. Odbywa go w Starogardzie Gdańskim. Pod koniec zeszłego roku dyrekcja aresztu śledczego złożyła w sądzie wniosek o uznanie Leszka P. za osobę stwarzającą zagrożenie i podjęcie w związku z tym odpowiednich działań. Wniosek poparł między innymi wiceminister sprawiedliwości. Leszek P. jest uznawany za jednego z najgroźniejszych morderców seryjnych w Polsce. Co najmniej 12 samochodów zaparkowanych przy ulicy Długiej w centrum Krakowa zniszczył 35-letni mężczyzna ujęty na gorącym uczynku przez jednego z właścicieli. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, szedł nad ranem wzdłuż ulicy i zaparkowanych przy niej aut i wyrywał lusterka oraz kopał samochody. Gdy wezwani policjanci pojawili się na miejscu, okazało się, że sprawca zniszczeń został już ujęty przez jednego z właścicieli zniszczonych pojazdów. Za zniszczenie mienia o dużej wartości mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Ładowanie tabletów, telefonów, a nawet samochodów bez użycia kabli elektrycznych. To projekt, na którym pracują naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. Właśnie zbudowali specjalny model do bezprzewodowego przesyłania prądu. Prototyp wydaje się dość prosty. Na dwa styropianowe koła nawinięte są miedziane zwoje. Koła zatknięte są na drążku. Całość wygląda jak duża sztanga. Jedno koło to źródło, a drugie to odbiornik. W odbiorniku znajduje się dioda, która świecąc potwierdza, że prąd płynie, nawet wtedy, gdy zmienia się odległość między źródłem a odbiornikiem. Autor eksperymentu, profesor Shan Kui-fan, mówi BBC, że chodzi o stworzenie bezprzewodowego systemu zasilania ruchomych obiektów. Mamy nadzieję, że w przyszłości elektryczne samochody będzie można w ten sposób ładować podczas jazdy na autostradzie. Na razie nie jest jasne, kiedy taki system mógłby zacząć działać w praktyce, a nie tylko w laboratorium. Szczegóły publikuje tygodnik Nature. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rządy pieniądza. I witamy ponownie. Tomasz Wróblewski, w naszym studiu Marcin Roszkowski, Olaf Wojak i Artur Bartoszewicz. Przed przerwą rozmawialiśmy o rosnących płacach. Tempo wzrostu płac Polaków jest dwukrotnie większe niż przez ostatnie 10 lat, co na pewno napawa nas otuchą, aczkolwiek, jak mówiliśmy, także pewnymi obawami na przyszłość. Ale jednocześnie dzieją się pewne rzeczy warte odnotowania. Spada uzależnienie Polaków od kredytów konsumpcyjnych. Coś, co rzeczywiście porażało skalą swoją przez ostatnie lata. Pytanie, czy banki są na to przygotowane? Bo to, że to społecznie jest na pewno lepsze zjawisko, że staramy się nie tylko jako państwo nie zadłużać, ale także jako obywatele, to wiemy. Natomiast czy banki to trzymają po tych wszystkich zmianach? Nie jest to głównym problemem dla banków z racji tego, że nie było to nigdy głównym dochodem banków udzielanie kredytów konsumpcyjnych. Natomiast świadczy to pewnej dojrzałości Polaków o tym, że już pomału zaczynamy znajdować się w systemie finansowym, w którym są banki, w którym są łatwo dostępne kredyty. I coraz mądrzejsze są decyzje nasze związane z ich zaciąganiem. Jest pytanie, które się nasuwa, ciekawe, kiedy rząd będzie równie rozsądnie, równie dojrzały. Tak, i dojrzale podejmował na przykład uchwały budżetowe, zmniejszając zadłużenie Polski. I to jest myślę najważniejsze, żebyśmy wszyscy rozumieli, że na kredyt żyć nie można, że ktoś będzie kiedyś musiał spłacić pożyczki bez względu na to, czy to są prywatne pożyczki, czy zaciąga je instytucja, czy zaciąga je rząd. Nie ma to znaczenia. Ktoś kiedyś za to będzie musiał zapłacić, więc życie na kredyt po prostu nie ma sensu. Trzeba wydawać tylko i wyłącznie pieniądze, które mamy do dyspozycji, a najlepiej jest jeszcze coś odłożyć przy okazji. No tak, ale dług jest niezbędny w sytuacji, kiedy chcemy zrealizować jakieś działanie inwestycyjne i rozwojowe. I tutaj bezwzględnie na te działania, czy też w tym wypadku i przedsiębiorczość, i państwo, jeżeli potrzebuje na przykład przy konsumpcji funduszy unijnych
Oczywiście jako obywatel, jako podatnik zgadzam się, ale w sytuacji, kiedy następuje bieżąca konsumpcja i de facto w cudzysłowie spalanie tego pieniądza na bieżące potrzeby, no jest to bardzo nierozsądne. A w przypadku Kowalskiego, który zaczyna zmieniać model funkcjonowania, to po części wiąże się z rozmową sprzed przerwy, kiedy mówiliśmy o wzroście wynagrodzeń. Jeżeli Kowalski ma większą dyspozycję gotówki własnej, po części na pewno spłacił zobowiązania, bo to też jest sygnał, że Polacy, szczególnie ci mniej wcześniej dochodowi, teraz już jakby zasileni programami socjalnymi i wyższymi wynagrodzeniami, są mniej uzależnieni od tego, żeby te pożyczki zaciągać, szczególnie tak zwane filówki, które były w Polsce bardzo rozbudowane, przed czym osobiście protestowałem od kilku lat, mówiąc, że to jest ogromne zagrożenie i to jest taka pętla, która staje się niebezpieczna dla nas wszystkich. Te zadłużenia rosły horrendalnie. Czy są ludzie, którzy mieli po 3, po 4, po 5 milionów, jakieś takie sytuacje, które są nie do spłacenia, tak? Rekordziści się dochodzi. Dochody, rozumiem, nie były ich 3, 5 nie byli, milionów. Nie byli w stanie generować tego, takich dochodów. Jakiś rekordziści na poziomie województwa mazowieckiego mieli te wartości już w dziesiątkach milionów. To są wartości całkowicie niespłacalne i bardzo niebezpieczne dla państwa, dla gospodarki, bo to ciągnie za sobą również niespłacony dług wobec uczestników rynku, sztucznie wygenerowany, bardzo modna sytuacja. Banki, myślę, że banki nie cierpią i nie będą cierpieć, muszą znaleźć się w nowych warunkach. Zresztą w ogóle nie lubię płakać nad bankami, czyli mamy rozmowa w stylu, że bank będzie z jakiegokolwiek w jakiś sposób i z jakiegokolwiek powodu cierpiał, jakoś nie przemawia do mnie. Jest normalnym uczestnikiem rynku i tak nie cierpię i nie płaczę nad innymi uczestnikami rynku, jeżeli rynek zmienia się i wymaga dostosowania, tak banki